Do hali sportowej przy ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie trafił nowy sprzęt do ratowania życia. W ostatnich miesiącach zakupiliśmy 3 defibrylatory, czyli takie urządzenia, które w chwili obecnej powinny być na standardzie wyposażenia przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. One są w tej chwili rozmieszczone tutaj w hali przy ulicy Dąbrowskiego i 2 są na naszych 2 obiektach, czyli Plac Powstańców, basen i kompleks sportowy Hajduki, basen i hala. No ten sprzęt, jak wiemy, służy do pierwszej pomocy, czyli jak gdyby tych pierwszych minut po ewentualnym zasłabnięciu i utracie przytomności, kiedy musimy udzielać pierwszej pomocy. Jest to sprzęt bardzo pomagający. Ten sprzęt, który my zakupiliśmy, jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze, czyli wszystko po kolei sprzęt mówi, co trzeba zrobić, w którym miejscu przykleić, w jaki sposób te pierwsze minuty przy udzielaniu pierwszej pomocy są ważne. Dodatkowo ten sprzęt, który my mamy, ma również takie nakładki specjalnie dla dzieci, czyli gdyby jakiemuś dziecku, wiadomo, mamy dużo zajęć w WF-u, dużo zajęć na basenach, gdyby nie daj Boże jakiemuś dziecku się coś stało, to w tym momencie jest taka odpowiednia nakładka, która również pomaga poprowadzić jak gdyby te pierwsze momenty udzielania pierwszej pomocy przy dziecku. Tam są specjalne naklejki, które w odpowiednich miejscach przyklejamy i sprzęt w tym momencie jak gdyby bada, w jakim stanie jest pacjent i przyciskając przycisk, jak gdyby udzielamy, jest to, no, takie dodatkowe porażenie jak gdyby prądem, ale również jest powiedziane, czy dalej prowadzić akcję reanimacyjną, czy dalej 30 ucisków, czyli jak gdyby prowadzi nas przez te pierwsze momenty, natomiast w żaden sposób nie wyklucza tego, że musimy zadzwonić po pogotowie, że ten pierwszy sygnał jak gdyby musi iść, dzwonimy na pogotowie, a do momentu przyjazdu jak gdyby sugerujemy się tym, co mówi nam to urządzenie. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiał zostać użyty sprzęt. No ja również mam taką nadzieję, ale zawsze warto być ubezpieczony i myślę, że to jest taki pierwszy krok, ponieważ na pozostałych obiektach również będziemy dążyli do tego, żeby taki sprzęt był. A druga sprawa jest taka, że chcielibyśmy również, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, że ten sprzęt na tych obiektach jest, bo czasami może się zdarzyć coś na chodniku przed halą, nie wiem, na przystanku przed obiektem. To zawsze można wejść do budynku, wziąć ten sprzęt, bądź też poprosić o osoby, ponieważ osoby również na obiektach mamy przeszkolone. Defibrylatory trafiły także do kompleksu sportowego Hajduki i na basen przy ulicy Powstańców.